rzeka Odra na wysokości wsi Kotowice, kilkanaście kilometrów od Wrocławia. Mniej więcej w tym miejscu zostały znalezione zwłoki zaginionego Józefa L. Okazało się, że mężczyzna został zamordowany. A jak pan to znalazł, pamięta pan? Ja wyszedłem na ryby i akurat tego wody, woda była tego mała już. A to wieczorem było. To było 17. I co pan zobaczył? Że co, worek i noga? Worek i mówię, coś mi tak, mówię, co mi się nie podobało tak w ogóle. Mówię, na milicję zadzwoniłem i przyjechali. Zostały wezwane służby ratownicze, funkcjonariusze policji, a także prokurator na miejsce zdarzenia, którzy ujawnili w worku zwłoki mężczyzny. Zwłoki te znajdowały się w silnym stanie rozkładu gnilnego z widocznymi obrażeniami w okolicach głowy. Z wyników sekcji zwłok Zakładu Medycyny Sądowej wynika, że przyczyną nagłej, gwałtownej śmierci Józefa L. były rozległe obrażenia głowy spowodowane działaniem narzędzia tempokrawędzistego lub tępego względnie od uderzenia o takie narzędzia. Natomiast przeprowadzono także eksperyment procesowy, który miał na celu ustalić, czy miejsce, w którym znaleziono zwłoki Józefa L., są tym samym miejscem, gdzie zwłoki zostały wrzucone do Odry. I ten eksperyment wykluczył taką okoliczność. Sprawa zabójstwa Józefa L. ma swój początek tutaj, na tym wrocławskim osiedlu. W tym bloku na 6 piętrze mieszkał pan Józef z żoną oraz dwoma dorosłymi synami. Brat był, w zasadzie od jakiegoś czasu był w separacji. Układy rodzinne były takie nie do końca, jakie powinny być w rodzinie. A ja bym nie chciała rzucać oszczerstwa ani kogoś osądzać, bo po tylu latach ciężko. Jak każdy kiedyś odpowie za siebie. Myśli pani, że jest szansa wyjaśnić tą zbrodnię? Cały czas się łudzimy. Chociaż ja mówię, dla nas najważniejsze było już później, jak po tych 3 miesiącach, to najważniejsze było, żeby go znaleźć. Już wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, żeby on żył. No jeszcze była taka opcja, że no może mu się coś stało, nie pamięta, stracił pamięć. No to jeszcze była taka jedyna opcja. Natomiast już później, znaczy mama jeszcze się do końca łudziła, no, że coś będzie. Już wiedzieliśmy, że chyba to najgorsze się stało. Nie, tylko nikt nie pomyślał, że to mogło być morderstwo. Takie no, zaplanowane, przygotowane. Bo to nie był przypadek, że on, no nie wiem, ktoś go podleciał z tyłu, uderzył w głowę czy coś. No, w sposób został zamordowany i zapakowane w worki i wrzucone do wody, nie? W sprawie pojawił się anonim, natomiast wszystkie okoliczności, które zostały przeprowadzone w związku z tym pismem, nie potwierdziły na tyle tych okoliczności, aby można było ustalić sprawcę zabójstwa. Na chwilę obecną, z uwagi na to, że w ramach tego postępowania planowane są do wykonania dodatkowe czynności procesowe, między innymi to, że z uwagi na zmianę, nowe metody techniczne, można przeprowadzić dodatkowe badania przez Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Ponadto również prowadzone są rozmowy związane z możliwością przyjęcia tej sprawy przez tak zwany Wydział Archiwum X Policji.